Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 227. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Nic nie sprzyja zadbaniu o siebie i pielęgnowaniu rytuałów tak jak początek jesieni. Mam rację? Może nie każdy zgodzi się z tym stwierdzeniem, ale niewątpliwie nikomu nie zaszkodzi większa troska o siebie i umilanie sobie codzienności, kiedy za oknem zaczyna być chłodno i ponuro. Z pomocą przychodzi do nas dzisiaj Ajurweda, czyli starożytny system medyczny z Indii. Zaprosiłam do siebie Ninę Czarnecką, znaną wielu jako Blimsien, aby opowiedziała nam o cykliczności i roli jesieni w całym roku i w naszym życiu. Porozmawiamy o pożegnaniu z latem, o pozwoleniu sobie na zwolnienie i refleksję, ale przede wszystkim o nauce świadomego i indywidualnego podejścia do praktyk i rytuałów. Co to oznacza? Że każdemu będzie służyło coś innego, a uniwersalne zasady nie istnieją. Nie zabraknie jednak pomysłów na spędzanie długich jesiennych wieczorów, wskazówek żywieniowych i wielu wątków do autorefleksji. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Mini i ich kampania Mini pełne dobrej energii. Perspektywa śpiewania do ulubionej muzyki w cichym, elektrycznym Mini Cooper SE od razu poprawia samopoczucie w sezonie jesienno-zimowym, w którym stworzenie pozytywnej i kolorowej atmosfery to nie lada wyzwanie. Dynamika prowadzenia dzięki mocy 184 koni mechanicznych, wygoda ładowania samochodu z domowego gniazdka, możliwość jazdy buspasem, skorzystania z darmowych parkingów oraz zasięg, który jest idealny do podróżowania po mieście, to tylko kilka z korzyści posiadania takiego pojazdu. Poniżej w opisie odcinka podlinkuję Wam stronę, na której możecie znaleźć więcej informacji. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Blimsien. Cześć Nina. Cześć Karo. Bardzo jest mi miło gościć Cię. Tak się składa, że spotykamy się w specyficznym okresie dla mnie, ponieważ jestem na detoksie medycyny chińskiej, jak wiesz. I właśnie dlatego porozmawiamy dzisiaj o Ajurwedzie. No tak, to ma sens. Ma to sens, ale co ciekawe, z tego typu filozofii i stylów życia, o ile mogę tak powiedzieć zbiorowo, o medycynie chińskiej i o Ajurwedzie, to właśnie Ajurweda była taką moją pierwszą miłością i to od niej zaczęły się moje próby zrozumienia tego, że można jeść tak bardziej pod siebie, tak bardziej intuicyjnie i dbać o siebie, już używając pewnego wyświechtanego słowa, holistycznie. I właśnie przy okazji tego detoksu chińskiego myślę, że to jest dobry moment, żeby zapytać, co w kwestii detoksów mówi Ajurweda. Ajurweda ma taki swój flagowy program, tak to nazwijmy, oczyszczania. On się nazywa Panchakarma, ale Panchakarma robi się zazwyczaj albo w ośrodkach, albo przynajmniej pod okiem terapeuty ajurwedyjskiego, który jakby ma w tym doświadczenie. Bo to jest dosyć złożony program, który trwa czasami nawet ponad 21 dni. I jeżeli chodzi o takie zaawansowane, nie wiem, czy to można nazwać terapiami, no chyba tak. No to robimy je pod okiem specjalisty, nie próbujemy tego w domu, bo można sobie zaszkodzić i też to jest poprzedzone diagnozą, która nam mówi jakby o tym, z czym się borykamy, jak długo ten problem w nas wzbierał i się kumulował. No i jakby to jest takie bardzo skustomizowane. Natomiast tak możemy zrobić też sobie oczyszczanie w domu. Są na to różne sposoby, to znaczy są jakieś programy, które można robić, ale też jest na przykład super książka Ajurwedyjski Detox, się nazywa, gdzie można taką drogę przejść samodzielnie. Czytałam ją nawet. A widzisz, czyli jednak coś tam wiesz. Tak. I
Dla mnie ten detoks, jego się zawsze robi wtedy, kiedy jest ciepło i kiedy zmieniają się sezony, czyli na przełomie zimy i wiosny, i lata i jesieni. Bywa to dosyć trudne, albo można to zrobić w takiej wersji sprint, kiedy już właściwie po krótkim przygotowaniu my rzucamy kawę i wdrażamy wszystkie nawyki i to jest bardzo angażujące, albo tak jak radzi ta książka, gdzie na każdy etap, ich jest 4, nawet mamy miesiąc i tam generalnie chodzi o trochę hakowanie naszych zachcianek, naszej flory w jelitach, która zaczyna nam podpowiadać lepsze dla nas pokarmy, więc to nie odbywa się na zasadzie silnej woli, że teraz nie piję kawy już wczoraj 5, a dzisiaj żadnej. Robimy to wtedy sobie samodzielnie i dla mnie największą zaletą tego, bo zawsze w tej rozmowie o detoksie jest bardzo dużo takiego dietetycznego też napięcia na zasadzie, że po co się detoksyfikować, ciało samo usuwa toksyny. Tak, jelita są od tego. Tak. A tu dla mnie tak naprawdę chodzi o zmianę nawyków. Zanim zaczęłyśmy rozmawiać, opowiadałam ci, że ja po takim detoksie zwykle przez pół roku się dobrze prowadzę. To znaczy nie pijam kawy, nie pijam alkoholu i chodzę spać o 22. Po pół roku to się zaczyna wszystko rozregulowywać, wykrzaczać, no bo życie jest żywe i tutaj prowokuje różne dynamiki i zachowania. To też jest okej. Ale danie sobie przestrzeni, na to, żeby nauczyć się i właśnie zresetować te nawyki i wrócić do takich dobrych dla nas ustawień, jest moim zdaniem największą taką zaletą tego detoksu. Czyli Ayurveda rekomenduje, żeby również, jak w przypadku medycyny chińskiej, robić to 2 razy w roku właśnie na przełomie sezonów. Tak, bo też tak naprawdę te 2 punkty w roku są z perspektywy Ayurvedy, z mojej perspektywy też, takie może nie tyle najtrudniejsze, co ciało ma najwięcej wyzwań w kierunku dostosowania się do tych kolejnych nadchodzących miesięcy. Bo zima, a przedwiośnie to jest taki, albo może przedwiośnie i wiosna to jest taki newralgiczny moment, kiedy bardzo dużo się zmienia i wszystko bardzo przyspiesza na wiosnę i ta dynamika w naturze i w energii w nas samych też jest zupełnie inna. A z drugiej strony po lecie też jest dużo takiego wypalenia, wyczerpania, rozregulowania urlopami, jedzeniem na mieście, balowaniem do późna, bo przecież tutaj jest kino plenerowe, a tam była wycieczka rowerowa, tu się zagadaliśmy ze znajomymi, a tu były tańce. I ta jesień jest takim powrotem do siebie, do domu i jest dobrym momentem na to, żeby tak zrobić taki właśnie moment sprawdzam. I już na jesień i zimę wdrożyć znowu te nasze dobre nawyki. Idealnie byłoby zrobić to 2 razy w roku. Mi się jeszcze też nigdy to nie udało. Przyznaję bez bicia. Właśnie powiedziałaś o tym czasie przejścia z lata do jesieni, który poniekąd mamy teraz. Chociaż jesień jest już z nami, ale bywa jeszcze ciepło. Myślę, że to jest taki dobry moment na to, żeby się właśnie przyjrzeć temu, w jakim jesteśmy stanie po lecie. Lekko zajawiłaś, że ta jesień jest o tym powrocie do siebie, ale co jeszcze mówi Ayurveda właśnie o jesieni? Jaki jest taki motyw przewodni tej pory roku? Na czym się wtedy warto skupić? Myślę, że żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym powiedzieć, jak ja korzystam z Ayurvedy i na czym polega moje zrozumienie jej, bo jeżeli mnie pytasz, co Ayurveda mówi o jesieni, to ja od razu myślę, 5000 lat temu w Indiach. Co oni mogli myśleć o jesieni w Polsce? Prawdopodobnie nic. Ale jeśli... I to chyba też była taka rzecz, która bardzo długo utrzymywała mnie z dala od Ayurvedy. Po pierwsze sanskryckie słowa, jakieś dosze, jakieś dziwne nazwy. O mój Boże, co to w ogóle jest? Po drugie, taka wątpliwość, czy coś, co zostało wymyślone 5000 lat temu w jakimś zupełnie innym klimacie, w zupełnie innym kontekście kulturowym, może się przydać mi tu i teraz w Polsce. I tak naprawdę dopiero kiedy bliżej poznałam Ayurvedę i dla mnie to był moment aha. Wiem, że ludzie mają coś takiego po na przykład diagnozie, kiedy okazuje się, że są w spektrum i nagle się okazało, że o mój Boże, to wszystko, co ja robię jest zupełnie naturalne i jakby mam prawo tak mieć i to w ogóle ma swoją nazwę, wow.
to ja miałam taki moment aha przy mojej ajurwedyjskiej diagnozie, a potem, jak już zdążyłam się ucieszyć, że mogę tak mieć, okazało się, że to, że mogę tak mieć, nie oznacza, że mam z tym nic nie robić i że są sposoby, żeby dbać o siebie i niekoniecznie te sposoby mi się podobają, bo polegają trochę na równoważeniu tego, do czego naturalnie mnie ciągnie i mam tendencję. No, czyli jest to trochę trudne, zakłada jakiś wysiłek. Więc moje podejście do ajurwedy było takie, żeby zrozumieć, o co w niej chodzi, zrozumieć te zasady, które nią rządzą, zrozumieć, że te zasady są bardzo uniwersalne i to nie jest tak, że 5000 lat temu coś musiało zostać zapisane w Wedach, żebym ja mogła z tego skorzystać tu i teraz, gdzie jestem. Co więcej, żebym mogła też się zastanawiać nad różnymi rzeczami, które się pojawiają wraz z cywilizacją albo produktów, które w Indiach nie były znane, bo są na przykład polskimi sezonowymi produktami i znajdywać dla nich nowy kontekst. I to jest to podejście, które mnie najbardziej interesuje, czyli nie takie jeden do jeden kopiuj wklej, którego przez lata też widziałam bardzo dużo i które mnie od tej ajurwedy trochę odpychało. Zatem nie wiem, co ajurweda mówi o jesieni. W Polsce. Ale wiem, że jesień ma takie jakości, które ajurweda doskonale opisuje, która ubiera w te dosze, czyli w pary różnych elementów, bo ajurweda zakłada, że wszystko, co istnieje na ziemi, zarówno materialne, jak i niematerialne, takie bardziej subtelne i energetyczne, ma jakości pięciu elementów i to będzie powietrze, eter, ziemia, woda i ogień. I myślimy o tym w sposób symboliczny. Tak samo jak morfologia też jest zapisana pewnymi symbolami, na które się umawiamy i one coś nam mówią, bo tak się umówiliśmy. Tak samo tutaj wyobrażamy sobie w takim może bardziej poetyckim, bardziej obrazowym języku. I w ten sposób dochodzimy do tego, że jesień to jest dosza wata i albo kafa, czyli taka lekkość i suchość, to u nas będzie, właśnie w tym roku tak nie było, ale zazwyczaj tak jest, że to jest ta sucha, złota polska jesień, te chrupiące liście, to w ogóle wysuszenie, to jak łąka się zamienia z zielonej i pełnej kwiatów na taką suchą i szeleszczącą. To jest wrzesień, kiedy w sumie nosimy nawet już może płaszcz przejściowy, ale dalej mamy gołą kostkę i nie wiem, i właśnie buty włożone na gołe stopy. To może być też kafa, z którą kafę i watę łączy to, że obie nie lubią zimna, ale kafa jest o wilgoci i o ciężarze. I kafa będzie udziałem takiego września, jaki miałyśmy w tym roku, czyli takiego mokrego, chłodniejszego. Zdecydowanie listopad już będzie takim miesiącem kafy. I jakby patrzymy, jak te dosze się przeplatają w całym roku, no bo ta wata znowu może wrócić mroźną zimą, kiedy jest bardzo zimno, ale jest sucho. Ten śnieg się nie klei, jest taki jak cukier puder, że jak dmuchniesz, to on się po prostu rozsypuje. Ta wata może istnieć w sierpniu, kiedy jest okej, ciepło, ale znowu jest bardzo, bardzo sucho. I dosze powodują określone problemy w nas, nasilają określone tendencje w nas, zależnie od tego też, ile ja mam takiej waty w sobie, ile ja mam tej kafy w sobie. No bo tak jak mówię, jeżeli wszystko jest stworzone z tych pięciu elementów, zgrupowanych w te trzy dosze, czyli wata, kafa i pita, to zarówno pies może być wata, albo kafa, albo pita, jak i pogoda za oknem, jak i być może nawet, nie wiem, design filiżanki, jak i budowa naszego ciała, temperament, charakter, albo charakter schorzenia, które mamy, jakby, jeżeli przyjmiemy, że te dosze opisują nam świat. Więc ajurweda mówi o doszach i my, będąc w Polsce jesienią, możemy się temu przyjrzeć i sobie właśnie zadać to pytanie. Okej, sucho czy mokro? Ciepło czy zimnie? Wietrznie czy wilgotno? I jakby wtedy zastosować ajurwedę do tego, żeby niwelować to, co jest za oknem. To jest bardzo ciekawe. Na pierwszy rzut
ucha, wydaje się to być trochę skomplikowane, że nie ma pewnych uniwersalnych zasad, tylko my musimy dostosować te nasze predyspozycje i to, w jakim stanie jesteśmy dzisiaj, do tego, jak zachowuje się otoczenie, jak wygląda otoczenie. Czyli to wymaga no, pewnej takiej samoobserwacji, obserwacji tego, co jest wokół nas i dobierania sobie tych elementów, bo oczywiście najłatwiej by było zapytać o jakieś żelazne zasady, które obowiązują wszystkich i możemy je po prostu na ślepo wprowadzać do życia, no ale nie, jakby powiem Ci, że im więcej rozmawiam z różnymi ekspertami z różnych dziedzin, to niestety drogi na skróty nie ma. Ale na sekundę bym się zatrzymała przy jednej rzeczy, którą powiedziałaś przed chwilą, czyli że bardzo pomogła Ci diagnoza ajurwedyjska. Czy diagnoza ajurwedyjska oznacza sprecyzowanie tego właśnie, jaki jest Twój skład, czyli jaka jest Twoja dosza, jakie są Twoje dosze? Tak. Z jednej strony my wszyscy mamy te trzy dosze w sobie i one się przeplatają. Możesz mieć inną skórę na twarzy, a inną na reszcie ciała. Możesz mieć włosy pity, ale inny element, nie wiem, trawienie kawy. Więc to jest faktycznie złożone i myślę, że to może wiele osób zniechęcać do ajurwedy, że to wszystko jest super proste i bardzo logiczne. Ale zanim jest to tak bardzo dużo koralików na tym łańcuszku i zanim się ogarnie te wszystkie koraliki i fajnie wtedy, kiedy ktoś nas prowadzi i umie to obrazowo przekazać, bo jak ty to usłyszysz, to ty zrozumiesz to od razu, dlatego że ty to znasz z własnego życia, że ty masz to okej, okay, to tak, ja zawsze to czułam, zawsze wiedziałam, tylko nie umiałam tego sobie nazwać. Te informacje wskakują w jakiś taki większy system, i ty masz poczucie, że to jest tak naturalne, bo Ajurweda nie jest wymyśleniem czegoś na nowo. To nie jest takie wydumane, tylko bardziej to jest obserwacja tego, co jest i próba usystematyzowania tego w jakieś okej, okay, jeśli A, to B. Więc diagnoza mi pomogła, dlatego że nazwała właśnie pewne rzeczy we mnie, które mi się wydawały super unikatowe. Jestem taka niezwykła, nikt tak na pewno nie ma. I nagle się okazało, a nie, nie, to jest typowe dla waty, wiesz? I ja wtedy miałam takie, czyli są inni, którzy tak mają, czyli w ogóle to jest jakiś podzbiór ludzi i to jest zupełnie naturalna sprawa. Uff. I diagnoza z jednej strony określa tak naprawdę dwie rzeczy. To, z czym przyszłyśmy na świat, no bo te dosze, nazywane prakriti, dziedziczymy po naszych rodzicach, dziadkach. Możemy to porównać do DNA. Mamy, nie wiem, nos po tacie, nogi po mamie, a charakter po babci. Więc z jednej strony to jest takie bardzo namacalne i materialne. A z drugiej strony mamy vikriti, czyli tak naprawdę to, co sobie robimy naszym stylem życia. Jeśli nawet byśmy miały bliźniaki i nie wiem, jeden z bliźniaków mieszkałby, patrzy tutaj na mapę, która za tobą wisi, w Norwegii, a drugi w Egipcie, to jest szansa, że mimo tego, że przyszli z tymi samymi tendencjami, z pewnie bardzo podobnym lub takim samym rozkładem tych dosz, na skutek 30 lat innego stylu życia, zupełnie inne dolegliwości mogłyby się w nich rozwinąć i inaczej pewnie wyglądałaby ich skóra, ich stawy, ich styl życia, ich dieta. Więc vikriti to jest ta druga część, to co sobie robimy właśnie stylem życia. W ajurwedzie mówimy, że najlepiej jest, kiedy to vikriti jest jak najbliżej prakriti. Czyli to było dla mnie bardzo cenne, że Ajurweda nie nauczy Ciebie, jak Ty masz się zmienić w kogoś innego. To nie jest tak, o, chciałabym być taka i taka i taka i teraz ja widzę, że jest taka duża pokusa tych insta porad, kiedyś pinterestowych porad, że jak się napiję zielonego szejka i będę robić taki trening i coś tam, to moje ciało będzie wyglądało tak, a moje włosy tak, a mój poziom energii będzie taki. No nie, nie będzie. W sensie, nie jesteś czystą kartką, a już Ajurweda cię nauczy, jak z tym, co masz, możesz zrobić najlepsze, po prostu być jakby taką najlepszą wersją siebie, która jest dla ciebie osiągalna. To nie znaczy być kimś zupełnie innym, to nie znaczy przemienić się, to znaczy po prostu mądrze wykorzystać swoje zasoby i przyjrzeć się swoim słabszym stronom i nauczyć się je po prostu ochraniać, żeby one się nie przerodziły w jakieś zaburzenia, w jakieś choroby albo w coś, do czego mamy tendencję.
ale nie próbujemy się zmienić, nie wiem, z gruszki w śliwkę. I akceptujemy to, że jest w nas piękno i że jakby każda z tych dosz ma zarówno swoje mocne strony, swoje właśnie walory, jak i strony, które są trudniejsze i z którymi się trzeba zmagać. I to nie jest tak, że wata jest lepsza niż kafa, a najlepsza ze wszystkich to jest pita. To jest też rozumienie, że te dosze mogą dotyczyć momentów w naszym życiu, bo to jest tak, że z jednej strony mamy je w roku, tak jak opowiedziałam Ci o jesieni, tak samo mamy je w naszym życiu, kiedy na przykład od mniej więcej 18 roku życia do przekwitania wszyscy jesteśmy w okresie pita. Bo to jest moment, kiedy intensywnie się uczymy, rozwijamy naszą karierę, dobieramy się w pary, zakładamy rodzinę, rodzimy dzieci. Tego jest dużo. I choćbyś była w przewadze watą i kafą, to ta pita będzie też Cię dotyczyć w tym czasie. A jeszcze bardziej będzie Cię dotyczyć upalnym latem. A jeszcze bardziej, kiedy jesteś dyrektorką wielkiego korpo. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak, masz rację, że to nie jest niestety takie proste, że jedna rada dobra dla wszystkich, jesienią zawsze robimy to, a latem zawsze robimy tamto. Są jakieś ogólne zalecenia, są ogólne tendencje, ale też zobacz, jak jesień będzie znosiła osoba, która nienawidzi lata, bo parzy ją słońce. Bo jak ma wrażliwe oczy. Są takie osoby, uwierz mi. Bo nie wiem, bo się poci, bo jest jej słabo, bo się czuje rozleniwiona. I nagle przychodzi chłód i jest inne światło, jest ciemniej i ta osoba nagle odżywa. I ona wreszcie czuje, że się poci mniej. I czuje, że ma taką mentalną jasność i skupienie do pracy. I ma więcej energii i chce uprawiać więcej sportu, bo nagle się nie przegrzewa. To może dotyczyć właśnie pity. I dla takiej osoby jesień jest mega ulgą. I jest radością. I jakby te cechy jesieni bardzo pięknie równoważą to, co ona ma w sobie. Więc na przykład takiej osobie nie trzeba specjalnie radzić, co ma robić. Po prostu, hej, ciesz się jesienią. Ja mam to późną wiosną i latem. To są pory, które są dla mnie bardzo łatwe do życia i ja czekam na nie z utęsknieniem. I o ile napisać książkę o jesieni było mi bardzo łatwo, ponieważ wiele lat po prostu nienawidziłam jesieni i zimy, więc znałam te wszystkie bolączki na pamięć. Kiedy nagle miałam napisać książkę o wiośnie i o lecie, myślałam sobie, Boże, jak ja mam napisać 350 stron o wiośnie i o lecie, kiedy wystarczy napisać cieszę się załóż życiem. Klapki, sukienkę i dzida w naturę i ciesz się życiem. Co tu, jakich rad potrzebujesz więcej? I zaczęłam to zgłębiać i się przyglądać, komu jest to łatwo, komu jest trudno, dlaczego jest trudno, co może z tym zrobić. Więc okazało się, że znowu tu wchodzimy w jakąś taką złożoność. I myślę, że dlatego Ajurweda zatrzymała mnie też przy sobie na dłużej. Że po pierwsze zawsze jest kolejna warstwa, którą możesz oderwać i coś jest pod spodem. Po drugie dlatego, że ona nareszcie nauczyła mnie takiej czułości w spojrzeniu na siebie i takiego bycia ze sobą na bieżąco. Okej, a jak teraz? Okej, a jak teraz? A jak wiosną? A jak latem? A jak zimą? A jak, kiedy mam okres? A jak, kiedy mam owulację? A jak w tej godzinie? A jak w tamtej? A jeżeli robię w moim życiu to, nie wiem, mam intensywny okres pracy, to co wtedy? I to jest duża ulga wiedzieć, że pewne rzeczy są normalne i wiedzieć, że ja mogę z nimi coś zrobić. Na przykład, że wata się zawsze podnosi w podróży albo kobietom, które właśnie urodziły dziecko. Bo to jest super wielka zmiana w życiu, która choćbyś była najbardziej uziemioną osobą, zaburza ci gospodarkę hormonalną, zaburza ci rytm dnia, nagle z pary robi się trójka albo już być może nawet, nie wiem, czwórka i zmienia się wszystko, choćby się wydawało, że jesteśmy super przygotowane i że jakby ta cała huśtawka z tym związana, to takie jakieś rozedrganie nie oznacza, że nawalasz, nie radzisz sobie, tylko hej, to jest normalne. Jest dużo zmian. To jest dużo waty. Te uczucia w umyśle, w ciele, które teraz czujesz, są normalne. Albo, nie wiem, jesteś kafą, jesteś zastana,
nie możesz się do czegoś zebrać, czujesz się taka rozmamłana. Można coś z tym zrobić, to jest normalne i znowu nie wszystkie rady są dla wszystkich, więc na przykład radzenie osobie typu kafa jesienią i zimą, poleż sobie, odpocznij, kocyk, książeczka, niekoniecznie, no bo w jakim stanie taka osoba będzie wiosną? Będzie po prostu mega zastana, bardzo taka ślamazarna i być może nie będzie się czuła ze sobą tak dobrze, gdyby się troszkę spuszowała i jednak była bardziej aktywna, bo to też jest dla mnie o takim byciu mądrym rodzicem dla siebie. To nie jest tak, jak moja pierwsza właśnie tutaj radość z tej diagnozy była taka, mam w sobie tyle waty, dlatego mi nie idzie w Excela i zmuszają mnie całe życie, żebym była regularna. A tymczasem nie, ja jestem fontanną kreatywności, ja nie będę już nigdy się zajmować. I wtedy Szymon, który ze mną pracuje nad merytoryczną stroną książek, ale też właśnie zakochał mnie w ajurwedzie, robił mi tę diagnozę i powiedział, nie. To znaczy, że skoro jesteś jak balonik z helem, to przywiąż sobie do tego sznureczka kamień. I na ziemię. I na ziemię. Głowa wysoko w chmurach, tak, ale mocne nogi na ziemi też tak. Excel tak, rutyna tak. Będziesz z tego wypadać, to jest normalne. Ale ty musisz to mieć, żeby po prostu nie odlecieć. No i wtedy zrobiło mi się smutno i niewygodnie. To było... Myślę, że to mogło być 5 lat temu, ale wkręciło mnie na tyle, że w przeciwieństwie do wszystkich innych holistycznych trendów, którymi się interesowałam, ajurweda przestała być trendem, a zaczęła dla mnie być sposobem życia i im więcej się jej uczę, tym bardziej lubię opowiadać o niej innym, bo też widzę ten błysk w oku i takie, kurczę, faktycznie tak jest, wiedziałam. Ale fajnie, że mówisz o tym, że taka diagnoza nie jest przyzwoleniem na to, żeby się teraz tak rozłożyć i rozpłynąć w tych swoich cechach i powiedzieć, że to już jest moja etykieta do końca życia, tylko właśnie motywuje nas to do tego, żeby wykonywać pracę w kontrze i wzmacniać właśnie te nasze słabsze strony. I bardzo ładny był też ten opis właśnie o tym, że nie możemy siebie zmienić w kogoś, kim byśmy chcieli być, tylko raczej pracujemy nad tym, żeby zaakceptować to, kim jesteśmy i pielęgnujemy w sobie te jakości i zaczynamy lubić te jakości. Tak bardzo mnie to rozczuliło, kiedy to powiedziałaś, ale przyznałaś też, że nienawidziłaś jesieni i zimy, napisać książkę na ten temat, no więc co takiego się wydarzyło i co takiego zmieniłaś, wprowadziłaś, że się z tymi porami roku polubiłaś, no bo skoro użyłaś czasu przeszłego, to zakładam, że już teraz masz jakiś lepszy stosunek do tego czasu w roku. Mam, tak. Dalej jakby, to nie są moje ulubione pory w roku i nie dziwi mnie to i nie mam też nic przeciwko temu, bo uznałam, że no dobra, moje ciało jest takie a takie, najgorzej mi jest, kiedy jest zimno i wilgotno, nie cierpię tego, źle się wtedy bardzo czuję, łatwo marznę, mam zmienny poziom energii, jak jest mało światła słonecznego, to ja się kiepsko czuję. I to jest w porządku, bo po prostu te pory roku podbijają we mnie to, czego ja sama mam dużo, czyli jakby znowu nasilają te tendencje, które ja w sobie mam, zamiast je łagodzić. I przestałam od tych pór roku chyba wymagać, żeby one były ulubione. Że ja je tak bardzo będę lubić, jak naczelne jesieniary, które po prostu tarzają się w liściach z kubkiem dyniowego latte. Okej, one się cieszą. Ja mam to wiosną. Jest wtedy każdy kwiatek, każdy owad. To jestem ja, skacząca po łące. I one wtedy też tego nie rozumieją. I zaczęłam zauważać, że to, że się różnimy, jest okej. I znowu trochę tak jak z tą doszą. Ja myślę, że jeszcze póki żyłam w korporacyjnym takim systemie, to strasznie mnie irytowało, że jesień i zima nie są dla mnie takie łatwe jak wiosna i lato. No bo ja tutaj po pracy to na jogę, a tam, a siam, a coś tam, a tutaj wieje wiatr i pada za kołnierz i trzeba stać na tych przystankach, jest mi zimno i to jest niewygodne, idę do pracy, jest ciemno, wracam, jest ciemno. I dopiero jak załapałam, że
Jakby te pory roku są o czym innym, w naturze się dzieje coś innego, mamy jesień i zimę, a ja sobie ubzdurałam, że ja się powinnam czuć jak kwitnąca jabłonka. Cały rok. Bo to jest moje ulubione. Mhm. I myślę sobie, nie, to jest chyba po coś innego. To być może jest o wyhamowywaniu, o odpoczynku, o jakiejś refleksji. Może to jest po to, żeby się zatrzymać, żeby się zregenerować. Zaczęłam widzieć różnicę między tymi porami i to w ogóle mnie wprowadziło w taką fascynację rytmem, że nie da się wszystkiego być, jakby jest taka pokusa w naszym świecie, że my chcemy być cały czas tak samo produktywne, tak samo zadowolone, tak samo wyspane. Po porodzie tydzień później masz już mieć płaski brzuch i nie wiem, chodzić na crossfit, a z kolei jesienią masz się czuć tak samo entuzjastycznie jak wiosną. Pomyślałam sobie, to jest nienormalne. Nie wymagamy tego od niczego na świecie. Od słońca, od księżyca, od drzew, od wiewiórek, od jeży. I nagle wydaje się człowiekowi, że on właściwie to jest obok natury, a nie jej częścią. Że zhakuje system i będzie sobie robił zawsze tak samo. Wszystkie moje dni będą wyglądały tak samo. Niezależnie od pory roku, niezależnie od dnia cyklu. I jak to załapałam, to już była taka pierwsza ulga z myślą, że czyli tu już więcej nie mogę. Nie wycisnę z tego więcej i prawdopodobnie nawet nie muszę. To zobaczę, co te pory roku mają mi do zaoferowania. Ale wszystko zaczęło się chyba też od mojego współlokatora z Argentyny, który też nie cierpił jesieni i zimy, ale trafił do niej akurat w Polsce. I powiedział na moje narzekania, że słuchaj, a wyprowadzasz się z tej Polski? Nie, dlaczego? Mówi, no to jak się nie wyprowadzasz, to tak co roku przez pół roku będziesz narzekać? I ja sobie wtedy pomyślałam, auć, to daje mi średnio połowę życia w narzekaniu. No to ja chcę się wyprowadzić, czy nie? No nie chcę, okej, skoro nie chcę, to muszę się jakoś z tym poukładać. I pomyślałam, że zobaczę, co te pory roku oferują i wybiorę z tego rzeczy, które pasują do mnie, które są dobre dla mnie. I dzięki Ajurwedzie też się uporałam z wieloma bolączkami, takimi jak na przykład bycie zmarzluchem, wieczna po prostu zmarzlina. I one mnie już nie dotyczą, więc też jest mi łatwiej. To jest jak niebo a ziemia. Jest mi dużo, dużo łatwiej. Ale tak jak mówię, no nadal nie jest to ten sam stopień przyjemności, co wiosna i lato, tylko że ja już się nauczyłam, że to jest mi też potrzebne, że to są wszystkie smaki życia, że tak jak jest, nie wiem, szczęście i smutek, energia do działania i zmęczenie, tak samo tutaj to jest po coś. Jak już wiem po co i przyglądam się naturze, to też to bardziej doceniam dla siebie i myślę, że to też jest dla mnie, to jest prezent, to nie jest coś przeciwko mnie. Jeśli tylko przestanę się upierać i tupać nogą, że świat powinien wyglądać tak, żeby mi było wygodnie. No jak to? Jak inaczej? Poza tym, wiesz, myślę, że gdybym żyła w takim ciepełku i słońcu przez cały rok... To byś zatęskniła. To by było trudne. Mhm. To by było... Ta zmienność jest pociągająca. To jest fajne. Tak, mi kiedyś się wydawało, że chciałabym mieszkać w Kalifornii, gdzie przez cały rok jest lato, a myślę, że jednak te pory roku, choć czasami przychodzą do nas z dużym oporem w nas, to są nam właśnie potrzebne i z tego, co mówisz, też wynika, że właśnie kiedy mamy ten spadek formy, trochę spadek energetyczny, nierzadko spadek nastroju, jakąś taką melancholię jesienną, to Ajurweda mówi, żeby w tym pobyć, żeby tego nie wypierać. Czy jednak powinniśmy jakoś ten czas, nie wiem, otoczyć się jakąś szczególną troską, starać się to stłumić, czy właśnie być w tym, trwać w tym? Ja w ogóle nie jestem wielbicielką tłumienia czegokolwiek, ale też nie uważam, że trzeba w jakichś takich stanach, które nam nie służą, się rozkokaszać i się urządzać i w nich zastygać. Bo przyjąć to jedno, a jakby tak to trochę jak ze smutkiem czy z jakimś bólem.
Czym innym jest skontaktować się z nim świadomie i przepuścić go przez ciało i go przeżyć, a czym innym jest taplać się w nim przez 3 miesiące. I budować wokół tego swoją tożsamość. Tak, tożsamość albo jakąś narrację, albo po prostu tak nawykowo w tym zostać i potem zastanawiać się, okej, a jak w ogóle, gdzie jest ta droga na zewnątrz? I tu tak samo. To jest problematyczne o tyle, że to jest super moment, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić. To jest też taki moment, kiedy w naturze energia wraca jakby do środka, tak samo jak w drzewo, które chowa swoje soki, tak samo nasze krążenie, które bardziej się skupia na organach wewnętrznych, a mniej na peryferiach, co trochę jest odpowiedzią właśnie na to, dlaczego ludzie jeszcze bardziej marzną. Ale taka energia skupienia też ze świata zewnętrznego wraca do nas. No bo nagle nie ma kolorków, kwiatków, zapaszków, cała natura nie uwija się, żeby się rozmnożyć, zakwitnąć i wydać owoce, tylko wszystko hibernuje. Więcej czasu spędzamy w domu, więcej czasu spędzamy z bliskimi. Nawet kiedyś z kimś rozmawiałam o tym, że jesienią i zimą mamy dużo świąt. Że no, pomijając święta Bożego Narodzenia, to jest oczywiście też święto zmarłych, że są po drodze jakieś takie święta, które sprawiają, że my się spotykamy razem Andrzejki. I jemy Andrzejki, a tu jakieś śledziki, a tu jeszcze karnawał. Ktoś tam ma święte dziękczynienie. Tak, a latem, o ile nie mieszkamy na wiosce, gdzie się odbywają święta związane ze żniwami na przykład, bo w mieście w ogóle nie świętujemy tych wszystkich rzeczy. Odpusty. Takich bardziej związanych jakby z naturą, że Matki Boskiej Zielnej, to wtedy coś tam. I to też jest takie ciekawe, że jakby my czujemy taką naturalną potrzebę w te ciemne i zimne miesiące, żeby się trzymać razem. Trochę pewnie dlatego, że ogranicza nas przestrzeń, że jesteśmy bardziej w domach, w budynkach niż na zewnątrz. I ta energia faktycznie nie jest taka rozproszona. To jest taki czas na bycie przy ogniu, na gotowanie, na wspólne jedzenie, na snucie historii, na, nie wiem, planszówki, puzzle, czytanie książek. I to jest bardzo fajny i ciekawy aspekt. No bo latem tego jest o wiele mniej. Nawet jeżeli jesteśmy socjalni, to bardziej chyba ze znajomymi, bardziej na świeżym powietrzu, gdzieś się przemieszczamy, to tu, to tam. To wygląda trochę inaczej. Ale myślę też, że no właśnie, że te osoby, które są takie bardzo rozproszone i zabiegane i rozrzucają te swoje zasoby, których też często nie mają, mogłyby troszeczkę usiąść na pupie, trochę się tym kocykiem albo kołdrą obciążeniową otulić i zwolnić. Nie wiem, czy nazwałabym to melancholią, czy jakąś słabością. To jest raczej po prostu taki moment zrównoważenia tego rozedrgania i tego właśnie takiego emitowania swojej energii na zewnątrz. Ale te osoby, które z reguły są powolniejsze i mają więcej tych zasobów. Ja tutaj piję teraz do kawy. I to nie chodzi o to, że kafa to jest ten Kubuś Puchatek grubasek, ale to jest też osoba, która po prostu wolniej się zbiera do pewnych rzeczy. Ostatnio rozmawiałam z moją bardzo kafa przyjaciółką i zapytałam ją, czy zamierza coś tam zrobić. Ona powiedziała, że totalnie nie ma przestrzeni, żeby teraz o tym myśleć, bo jest bardzo zajęta. I ja pytam ją, a czym jesteś taka zajęta? Ona mówi, wiesz, no rozmawiam z tobą, piekę szarlotkę i zastanawiam się, czy już grzyby w lesie rosną. I ja myślę sobie, to jest bardzo, jesteś bardzo zajęta, żartujesz sobie? Ja myślałam, że powie coś, nie wiem dlaczego, jeszcze ciągle mam takie wyobrażenia, że powie coś w stylu Pita. O, tu mam projekt w pracy, tutaj w ogóle zapisałam się na siłownię, francuski, niemiecki i jeszcze na lekcję rysunku. Jestem na 3 kolach teraz. Tak, więc jakby nie mam na to przestrzeni w głowie, a ona nie ma przestrzeni w głowie, bo myśli, czy grzyby rosną w lesie i piecze ciasto. I to było cudowne. Ja to uwielbiam, bo mam w sobie tego bardzo mało, więc to mnie zawsze rozczula. Ale dla takich osób to jest dobry moment, żeby więcej ćwiczyć siłowo, właśnie więcej się spotykać z ludźmi, żeby się może czegoś nowego nauczyć. To jest trochę ten vibe takiego powrotu do szkoły. Nowy piórnik, nowe zeszyty, teraz się zapiszę na kurs języka albo na ceramikę. I to jest fajny moment na to po tym sezonie ogórkowym, gdzie i tak się mało dzieje, bo ludzie są w rozjazdach, więc miasto jest zupełnie też w jakimś nieregularnym takim rytmie. I wtedy jakby, jeżeli jesteśmy
mamy więcej tej pity albo tej kawy, to możemy przycisnąć, bo ten chłód nam sprzyja do tego, żeby poćwiczyć ciężej, żeby się czegoś nowego nauczyć, zwłaszcza jeśli ta ciemność i ten brak bodźców z zewnątrz na jakimś etapie staje się taki zamulający i przytłaczający. No i to jest trudna odpowiedź, dlatego że taka kafa chętnie właśnie by się nakryła kocykiem i ona robi te trzy rzeczy i to jest tak ciężkie, że ona już nie ma siły na więcej, a powinna tę siłę sobie znaleźć. A ta wata, która z kolei jej się wydaje, że nie, no super, no francuski, niemiecki, siłownia, tak, 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 ja to robię, mogłaby jednak wrócić do siebie i troszeczkę te swoje zasoby nadwyrężone polecie uzupełnić, wyciszyć się, trochę się osadzić, uziemić, ugruntować. To jest dla niej trudna rada, tak jak dla mnie ten Excel, wiem to, ale to sprzyja równowadze, więc to nie jest tak, że tak, tak, Ajurweda mówi babrajmy się w smutku i leżmy pod tym kocem, ale nie jest też tak, że mówi teraz wszyscy socjalni i nowe wyzwania. Ale powiedziałaś też o tym, jak zmieniłaś swoje generalne nastawienie do jesieni, ale ciekawią mnie też jakieś konkretne takie codzienne praktyki, rytuały. Czy są jakieś powiedzmy względnie uniwersalne zalecenia, czy też znowu musimy sobie wybrać coś dla siebie? I w zależności od tego, co mi powiesz, to właśnie jakie takie małe czynności możemy wprowadzać do swojej codzienności? Tak mam na myśli już takie znane Ci właśnie o się dbanie codzienne. Mhm. Tak, ono się na pewno różni od tego, co mamy latem i okej, dla każdego trochę inaczej, ale mamy jakieś takie generalne zasady. I to na przykład może być masaż ciepłym olejem. W Ajurwedzie masaże olejowe są bardzo popularne i masaż jako takie dobro, również automasaż, bo nie chodzi tutaj o namawianie kogoś, żeby raz w tygodniu szedł na masaż, tylko że to jest coś, co sami sobie dajemy w akcie takiej miłości. Wykonujemy go na suchą skórę przed prysznicem, czyli najpierw ja się masuję, a potem wchodzę pod prysznic i zmywam z siebie ten olej. No i normalnie wycieram się do sucha. Tak się masujemy, jak szczotkujemy ciało, czyli generalnie w kierunku serca od stóp do centrum i tak samo od palców tutaj w stronę klatki piersiowej, stawy okrężnymi ruchami. To może być olej sezamowy i okej, oleje się różnią w zależności od doszy. Dla pity kokosowy, dla kawy gorczycowy, ale sezamowy albo ze słodkich migdałów to jest taki, który generalnie jest premiowany i polecany. Po prostu zanurzamy tą butelkę w takiej kąpieli wodnej we wrzątku albo pod gorącym strumieniem wody albo w jakimś specjalnym kominku i możemy sobie zrobić taki automasaż. On może też dotyczyć tylko na przykład dłoni, stóp, uszu, twarzy, głowy. Nie musi być całego ciała. On bardzo uspokaja watę, uziemia, a jednocześnie natłuszcza, a my próbujemy teraz zniwelować tę suchość. Więc kolejną radą byłoby też, zwłaszcza w tej suchej porze roku, czyli tej złotej polskiej jesieni, wprowadzenie większej ilości tłuszczu, czyli masła klarowanego głównie. To mogłyby też być jakieś oleje roślinne, ale Ajurweda akurat tu bardzo premiuje masło faktycznie klarowane. Jemy tłuściej, zaczynamy gotować dłużej, zaczynamy piec, jemy w większych kawałkach. To też... Co to znaczy w większych kawałkach? Że po prostu możemy kroić warzywa w większe kawałki, że to nie jest wszystko takie drobniusieńkie. Jemy mniej surowizny. To było dla mnie zaskakujące. Teraz mi się wydaje bardzo oczywiste i że wszyscy to wiedzą i po co o tym mówić, ale myślę, że jak miałam 25 lat, to nie było to dla mnie takie oczywiste i wtedy byłam bardzo zapatrzona w trendy żywnościowe, takie zdrowotne, na przykład z Nowej Zelandii i z Kalifornii, czyli zielone szejki, surowizna, dieta właściwie surowa, która w ogóle mi nie służyła. Nie w tym klimacie, tak. Nie w tej doszy, nie przy takim trawieniu, jakie ja mam.
Ale wydawało mi się, że 3 szklanki soku ze szpinaku rano to jest najlepsze, co mogę do siebie zrobić w grudniu. Wiele z nas tam było. No tyle właśnie. Powiem. Albo, że nie wiem, że słyszysz, że teraz awokado, albo tylko coś tam, tylko kiwi. Właśnie, mango. Mango. Smoothie bowl z czymś tam, nie? I jesz to, bo przecież ma być zdrowe, bo ma witaminy, bo badania mówią, że. Tak. A potem dopiero się zastanawiasz, czy to rośnie w mojej strefie klimatycznej? Czy to rośnie teraz? Czy w ogóle... Kiedyś w ogóle o tym nie myślałam. Że te rzeczy, które rosną w mojej strefie klimatycznej, mają jakieś właściwości, które wesprą moje ciało w tym momencie, w którym ono teraz funkcjonuje. Na przykład, że bardzo soczyste, słodkie i termicznie chłodzące owoce, które się pojawiają w sierpniu i wrześniu, że te wszystkie kompoty, śliweczki, knedle i różne inne pyszne rzeczy, które wtedy jemy, mają nawilżyć ciało i tkanki po suchym lecie, mają dać, to jest ten sierpień, to byłby taki okres waty, a one dają kafę, czyli dają schłodzenie, ciężar, nawilżenie. I że skoro one to robią teraz, to może na przykład w marcu byłoby głupio jeść to samo, bo w marcu przecież jest już zupełnie, jest zimno, wilgotno, wszystko rozmarza, więc wtedy może jednak fajnie dawać sobie inne rzeczy. Miałam też ostatnio ciekawą rozmowę z portugalskim szefem kuchni, który był w Polsce i jeszcze bardziej się zajawił na fermenty. I uznał, że on w tej Portugalii będzie teraz wszystko fermentował, bo to jest taki super trend, super żywny. Wow, zakwasy, super. I że w Portugalii nie mają za bardzo swoich fermentów. I on się zastanawia, dlaczego. I ja mówię, no tak, no ale kwaśne pobudza ślinianki, zaostrza apetyt, pomaga trawić różne ciężkostrawne rzeczy. A wy tu sobie jecie ryby, owoce morza i gotowane warzywa. Jakby macie gorąco i sucho przez większość czasu, to mega dużo pity. To co właściwie, dlaczego chcielibyście sobie to trochę jak dolać, wiesz, podpałki do grilla, do ognia? Dlaczego chciałbyś podpalić jeszcze bardziej ten ogień? I że to może jest super zdrowe, ale znowu popatrzmy, gdzie? Gdzie tradycyjnie się to jadło? W jakich miejscach? Bo może w Niemczech i może w Polsce? Może głównie zimą, bo nie było nic innego świeżego, bo to był dobry sposób konserwowania żywności, bo kiszonka jest fajnym sposobem, jak za chwilę zjesz grochówę, bigos albo golonkę. Ale może niekoniecznie jakieś świeżo wyłowioną rybę z oceanu z, wiesz, batatem na parze. I on wtedy myśli, o kurczę, no może coś w tym jest. Więc jak zaczynamy myśleć o tym, co się dzieje w naturze naturalnie i jakby też czego uczy nas tradycja, która w ogóle może mieć nic wspólnego z Ajurwedą, to zauważymy właśnie ten moment, aha, i tą logikę, że czyli teraz jesienią budujemy ciepło, budujemy nawilżenie, otulamy się przed wiatrem i przed wilgocią. Potem, kiedy jest już naprawdę ciemno i jesteśmy w zimie, robimy na przykład medytację z wpatrywaniem się w płomień świecy, bo nie ma tego słońca, nie ma tego światła, a my łakniemy kontaktu z tym. Więc okej, patrzymy na to. Teraz, nie wiem, mamy światełka, wiesz, choinkowe, rozwieszone w całym domu. No ale też niewiele znam osób, które palą świece latem. Większość osób to jest takie właśnie cozy jesienny rytuał, nie? Świeczki. Dynia z cynamonem, jakieś tam ciasteczka, no właśnie, cynamon, kardamon, rozgrzewające przyprawy. Więc to się nie dzieje bez powodu i nie musi być oflagowane jako ajurwedyjskie, żebyśmy z tego korzystali, żebyśmy to robili, żebyśmy właśnie pili kompoty, żeby to jedzenie nagle się stawało właśnie pieczone w piekarniku albo długo gotowane. Jak na przykład, jeśli ktoś je mięso rosół, który się gotuje przecież ponad 3 godziny, ale znowu jest żelatynowy, czyli ma te jakości, które sprzyjają tej wysuszonej wacie. I jednocześnie jest no taką ciepłą, lekkostrawną rzeczą, którą sobie możemy dać. Oczywiście możemy też zrobić sobie wegerosu. On ma trochę inne działanie, bo
siłą rzeczy kolagenu w nim nie będzie. Ale to mogą być równie dobrze właśnie pieczone warzywa. My sami ciągniemy do nagle tego ciepłego kakao. W ajurwedzie to może być też złote mleko. No i okej, dla niektórych to będzie przekąska, dla innych to będzie cała kolacja, bo nie mają takiego aż zapotrzebowania kalorycznego. Ale my znamy te sposoby i stosujemy je odruchowo. Jednym z nich, może takim jeszcze w Polsce mało znanym, tobie na pewno znanym, skoro siedzisz w medycynie chińskiej, jest picie ciepłej wody. Mhm. Że my jednak zmieniamy ten nawyk zalewania się zimną wodą, bo trzeba wypić koniecznie 2 do 3 litrów na dobę. Tylko to jest taka rzecz, którą ja też bardzo propsuję na Instagramie i po zeszłym roku widziałam bardzo duży, fajny odzew, że naprawdę ludzie przestawali po tym marznąć. Kiedy masz butelkę termiczną albo termos, nalewasz sobie do małej czarki, pijesz małymi łyczkami, robisz 15 minut przerwy, potem znowu sobie pijesz małymi łyczkami. I to działa inaczej niż po prostu zimna woda, szklanka wypita naraz. Tak samo ciepłe zupy. To już nie są takie lekkie zupy jak latem, tylko są to już takie bardziej bogate w składniki, bardziej zawiesiste. Moja mama mówiła, że szłycha stoi. Nie jesz takich... Zupa z treścią. Tak, nie jesz takich zup latem, bo ci się nie chce, bo jest gorąco. Latem zjesz chłodnik albo, nie wiem, coś, jakąś lekką minestronę na przykład, nie? A zimą już masz większą przestrzeń na to, żeby zjeść na przykład zupę ze strączkami jakimiś. Więc wydaje mi się, że w Polsce jeszcze przy tym, jak gotowały nasze babcie, nasze mamy, kiedy jeszcze nie było cateringów w pudełkach. I trendów z Kalifornii. I trendów z Kalifornii, bo Pinterest albo Tumblr. To, że my mamy bardzo duży zasób wiedzy i że to było bardzo fajnie przez po prostu pokolenia przekazywane sobie. I że to było dobre w gruncie rzeczy, bo wynikało z, nie chcę tu powiedzieć, że z naszej tradycji, ale wynikało z naszej strefy klimatycznej, z tego, co było dostępne. I też to jest taka ważna rzecz, żeby to powiedzieć, że każdy kolejny sezon przygotowuje nas na następny. Więc jakby takie rozregulowywanie się tym, że zimą jem ice cream, czyli właśnie jakieś lody zrobione ze zmiksowanego banana i mango, no to od razu mogę pomyśleć, jak czuję, że to zadziała na moje ciało. To będzie słodkie, to będzie zimne. Jest zimno, no to a jak zadziała na przykład, nie wiem, coś, żeby to było też coś słodkiego. Okej. Ugotowane jabłko albo upieczone jabłko z cynamonem i z łyżką żurawinowego dżemu. Jak będzie się czuło moje ciało? Czy mi będzie ciepło, czy mi będzie zimno? Jak ja to poczuję w brzuchu? I wtedy sobie mogę myśleć, czy to pasuje do grudnia, czy nie. Więc to jest w dużej mierze takie intuicyjne. Możemy sobie tak to przymierzać i się zastanawiać nad tym. Więc to jest też taka pułapka optymalizacji, że często mamy jedną listę zakupów, z którą jedziemy przez cały rok. Bo to są moje produkty, które ja lubię, to są 5 potraw, które ja gotuję, więc działam. Ja sama się na tym czasem łapię i muszę sobie przypominać, żeby jednak zmieniać sezonowo te dodatki, bo gdzieś tam u mnie baza jest zwykle podobna, jeśli chodzi o zboża czy właśnie strączki. Ale cieszę się, że przeszłaś w ogóle do jedzenia, bo oczywiście to było moje jedno z głównych pytań. Nie ukrywam, zrobiłam się trochę głodna, ale dobrze się tego słuchało. Już wiem, na co będę miała apetyt za parę dni. Ale też wydaje mi się, że bardzo cenne jest to, co powiedziałaś, że super jest korzystać z ajurwedy i to jest wspaniały drogowskaz, ale jeżeli ktoś jest w jakikolwiek sposób sceptyczny, to właśnie spójrzmy na ten szerszy obraz, że my właśnie od pokoleń w konkretnych miejscach, w konkretnych szerokościach geograficznych już żyliśmy w podobny sposób, no właśnie, bo dostosowaliśmy się do natury i to jest, mam wrażenie, takie przekleństwo tych naszych czasów, gdzie wszystko jest dostępne i to jest też naturalne, że my jesteśmy tacy zachłyśnięci tym, że mamy dostęp właśnie do tych samych produktów, które są w Kalifornii. Możemy jeść te trendowe potrawy i te składniki roku. Często są takie jakieś w ogóle rankingi, że to będzie produkt roku, tam nie wiem, kalafior czy cokolwiek. I to jest fajne, no bo czujemy się
to jest takie inkluzywne i wiemy, że jesteśmy częścią tego wielkiego świata, ale to jest trochę w kontrze do tego, co prosi nasze ciało, nie? I warto sobie chyba zmienić w głowie to podejście, że to, że ja nie korzystam z tych trendów, tylko słucham siebie i patrzę, co jest wokół, to jest ten luksus w dzisiejszych czasach, mam wrażenie. Odcięcie się właśnie od tej masowej produkcji i od tej stałej listy zakupów. Tak, ale też my mamy określony sposób patrzenia, bo widzimy to z bliska, ale gdybyśmy spojrzały na to z dystansu, to byśmy zobaczyły, że jest zupełnie inaczej, bo mam taką w głowie opowieść mojej nauczycielki Ajurwedy. O, nie pamiętam, gdzie ona była, ale w jakimś egzotycznym miejscu świata była. W gronie ludzi bardzo zajawionych holistycznym stylem życia, wszystkim bio-eko, no ciągnie swój do swego, wiadomo. I oni strasznie ją namawiali, żeby ona poszła do jakiegoś tam sklepiku, że tam są takie ekstra superfoodsy i w ogóle po prostu musisz tam być. I ona tam się udała i okazało się, że jeden z najdroższych superfoodsów, ona opowiadała o dwóch rzeczach. Nie wiem, czy przy okazji tej samej opowieści, ale dwóch rzeczach, które w egzotycznych krajach właśnie były takim top of the top, ale cena po prostu zwala z nóg. I to była, zdaje się, kasza gryczana i agrest, który był nazwany jakąś superfoodsową jagodą. No wiesz, no, to jest coś z bardzo daleka. Dla nich jest to egzotyczne. Pełne antyoksydantów, to jest coś niedostępnego, to jest coś takiego wow. I ona, serio? To, co ja jadłam całe życie u babci na działce, to kosztuje tutaj tyle? To, co w Polsce możesz sobie narwać po prostu na działce ROT u swojego znajomego? I to jest taki fajny sposób myślenia, że my zawsze się hajpujemy na to coś, co ma dobry marketing, co się łączy z jakimś określonym stylem życia, który ktoś tam gdzieś pokazuje na pięknych zdjęciach. Ale przecież właśnie rosł na kościach, był nagle mega szał w Stanach na to, gdzie my w Polsce, każda babcia ma ten superfood w swoim arsenale. No to pociesza mnie, że to działa w dwie strony i że egzotyka, czy tak zwany zachód, ekscytuje się naszymi, w cudzysłowie, zwykłymi superfoodsami. Ja mam nadzieję, że dzięki temu możemy docenimy nasze dobra. Ale nie zmienia to jednak faktu, że to, jak żyje się w innych miejscach, nas kusi, już nie mówiąc o takiej na przykład kalifornijskiej pogodzie, kiedy my za oknem mamy jesienną pluchę. I tutaj pozwolę sobie na koniec nieco zmienić temat, bo moje pytanie brzmi, jak nasze ciało zareaguje albo reaguje, kiedy wyjeżdżamy nagle w ciepłe miejsce w środku zimnej pory roku. Bardzo możliwe, że pytam z autopsji. Jeżeli nasze ciało się przygotowuje do tej zimy czy jesieni przez dni, które przepływają i temperatura spada i ona nie spada raczej gwałtownie. Nagle minus 20 stopni albo teraz, nie wiem, tu chodzisz w puchowej kurtce i nagle w japonkach i w stroju kąpielowym. No to się nie dzieje, bo to byłoby bardzo dużym szokiem dla organizmu, a my jednak sobie to fundujemy, na przykład jadąc na wakacje. I jeszcze pół biedy, jak robimy to na 3 miesiące i tam się zaaklimatyzujemy, chociaż znowu, no to dla naszego ciała, które jest ciałem zwierzęcia, to nie ma sensu, ono nie rozumie. Nie rozumie, jak to jest, że się przygotowuje do czegoś, aha, teraz działam tak i nagle się okazuje, że nie działam. Teraz jednak nie potrzebuję się ogrzewać, teraz potrzebuję się schładzać, bo jest gorąco, ale za chwilę znowu jestem w samolocie i jestem znowu gdzieś indziej, więc znowu potrzebuję czegoś innego. I to ciało bardzo dużo energii poświęci na to, żeby zadbać o ten nasz dobrostan i żeby nas dostosować do tych warunków. I im częściej my mu te warunki zmieniamy, ono będzie robić wszystko, żeby za nami podążyć. Ale czy, odpowiedzmy sobie same, czy to będzie dla niego łatwe, przyjemne, czy to jest to, na co ono stale powinno wydatkować dużo energii? Raczej nie. Ale życie jest od tego, żeby żyć. Jeżeli my czujemy, że musimy zobaczyć tę Tajlandię, bo po prostu bez tego to nasze życie nie będzie pełne, albo że bardzo chcemy jechać na, nie wiem, ślub przyjaciółki do Hiszpanii, albo cokolwiek innego, to nie, Ajurweda nie jest jakimś batem, którym mamy się okładać po plecach, tylko wręcz przeciwnie, ma nam powiedzieć, jeśli zrobisz to, może się wydarzyć to i to,
co możesz zrobić, żeby to sobie zrekompensować, albo co możesz zrobić, żeby to, ta zmiana była łagodniejsza. Nawet jeśli uwielbiasz kawę i pijesz ją 4 razy dziennie, nawet jeśli jesz mnóstwo słodkiego, chociaż wiesz, że przy swojej na przykład doszy to nie jest dla ciebie wskazane, czy możesz to robić mądrzej, a może możesz dodać przyprawy, które trochę pomogą, a może po tym cieście możesz iść na przykład i zamiast leżeć pod kocem właśnie jesienią, to iść na spacer, mimo że jest brzydko i mokro, ale ty pójdziesz na ten spacer i on będzie dynamiczny i to będzie dla ciebie lepsze. Uczymy się minimalizować te wpływy i to nie znaczy, że mamy być święte, że to jest jakaś religia, którą należy wyznawać i jak się nie żyje według tego dogmatu, to nie wiem, świat się skończy. Wręcz przeciwnie, to oznacza, że ja po prostu wiem, co się ze mną dzieje, rozumiem, z czego to wynika i łatwiej jestem w stanie sobie jakoś to potem wyregulować, a może czasem stwierdzę, nie, ta świeczka, znaczy ta gra jest niewarta tej świeczki, nie chcę tego robić, bo to będzie mnie kosztowało za dużo. Ale jakby wybór zawsze pozostaje po naszej stronie, więc to jest takie mądre towarzyszenie i pakiet informacji. Ja lubię też mówić, że to jest jak kompas, no ale my się przesuwamy na tej linii i to nie jest tak, że będziemy tylko idealne. Przykro mi, ale to nie jest też tak, że będziemy ciągle dążyć do coraz lepszego zdrowia, bo finalnie będziemy się starzeć i degenerować. I to jest znowu zawsze pytanie, jak bardzo mogę zadbać o siebie w tym, co mi się przydarza albo na co się narażam. Bo fajnie, że wiesz, w idealnym świecie żyjesz na przykład w rytmie dobowym, który jest taki super healthy, jest bardzo powtarzalny, jest taki, jak mówi Andrew Huberman, a potem jednak okazuje się, że jesteś, nie wiem, na przykład osobą, która ratuje innym życie i jeździ karetką i nie wybierasz, kiedy to robisz. I to znaczy, że wszyscy teraz powinni porzucić pracę zmianową, bo Ajurweda mówi, że to jest dla nich niezdrowe. Tak docelowo to nie jest zbyt zdrowe i pewnie przyjdzie ci zapłacić za to cenę. Ale może już teraz możesz się zastanowić, co zrobić, żeby ta cena była niższa, żeby jakoś to sobie zrekompensować. A może możesz się zastanowić, czy masz serio tyle zasobów, żeby wykonywać taką pracę. Ale czasami życie nas do tego zmusza, albo to, co mówiłam o wczesnym macierzyństwie. Nie ma sposobu, żeby to obejść. To po prostu jest solidne manto, które przez pierwsze lata życia dziecka jest dla rodziców trudne. I ma prawo być trudne i ma prawo nas rozregulować. Możemy sobie starać się poprawić tę sytuację, ale też to jest trochę jak z tą moją nielubianą jesienią, zgodzić się na to. Nie wmawiać sobie, że teraz będzie idealnie i ja w połogu będę sobie gotować pyszne rzeczy i one będą zdrowe i będą bardzo ajurwedyjskie, bo może wtedy mniejszym obciążeniem dla ciebie będzie jedzenie posiłku z tacki albo zawykowanego obiadu, który nie ma w sobie tyle prany, ale przynajmniej go masz i możesz się wyspać i możesz się zregenerować i może to jest dla ciebie lepsza opcja niż jeszcze bardziej się nadwyrężać, kiedy nie masz na przykład pomocy bliskiej rodziny albo przyjaciół, którzy, nie wiem, gotowaliby ci przez pierwszy miesiąc. Więc jakby to jest zawsze takie ważenie, na ile sobie mogę pozwolić, jak mogę to zrobić lepiej. Trudna sztuka równowagi pomiędzy niedowalaniem sobie, że mogłabym lepiej i dlaczego to zrobiłam niedoskonale, ale też niepobłażaniem sobie, że to dobra, jolo, przecież to rzucę palenie albo coś tam od jutra, albo zacznę się ruszać więcej za 3 lata, bo teraz mi się nie chce. Dlatego ja trochę to porównuję do mądrego rodzicielstwa, że to nie jest jedz tyle ciastek, ile chcesz, nie myj zębów, skacz po łóżku i cały dzień oglądaj telewizję, bo widocznie to jest twoja intuicja i ona ci tak mówi. Ale to też nie jest trzymaj się krótko po prostu właśnie za habety i nawet nie wiem, czy to było to słowo. Nie wiem, skąd mi przyszło do głowy. Że po prostu masz się trzymać w jakimś takim reżimie, który jak tylko z niego wypadniesz, to jesteś najgorszym człowiekiem na świecie. No bo to też nie jest wspierająca relacja ze samą sobą. To w ogóle nie zaprasza do zdrowienia.
Czyli Ajurweda to jest po prostu filozofia świadomego życia. Tak. Jak ktoś pyta, czym jest Ajurweda, to bardzo często się mówi, że to jest system medyczny, holistyczny. Mhm. No, ale to nie jest prawda, dlatego że Ajurweda, tak z sanskrytu tłumacząc, to jest to wiedza o życiu. To jest super obszerny temat, bardzo zniuansowany i tak jak mówię, jest ciągle wiele poziomów, które jeszcze można odkrywać. A ja myślę, że fajnie zacząć właśnie od tych, które dotyczą nas i możemy namacalnie sprawdzić, że coś w tym jest. I dlatego mnie bardzo interesuje rytm. Zarówno właśnie rytm roku, jak i rytm dobowy. I rytm, o którym paradoksalnie w kontekście Ajurwedy wiem najmniej, czyli taki nasz kobiecy rytm związany z miesiączką. To są wszystko fascynujące tematy. Ja wierzę, że znajdziemy jeszcze w przyszłości przestrzeń, żeby sobie na nie pogadać, bo Ciebie się cudownie słucha i ja bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się takim ogromem wiedzy. Ja czuję się mega zainspirowana i też słuchałam Cię jak zaklęta, więc wierzę, że nasi słuchacze również podzielają to wrażenie. Wszystkich, którzy zainteresowali się tematem Ajurwedy i potrzebują wsparcia na jesień, to odsyłam nie tylko do Ciebie online'owo, ale też do książki, o której wspomniałaś. I życzę Ci, żebyś miała przestrzeń na to, żeby realizować te wszystkie pomysły, bo myślę, że potrzebujemy tej wiedzy i potrzebujemy tego prowadzenia. Także dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszy. Ja też dziękuję, że mnie zaprosiłaś i że stworzyłaś mi przestrzeń, żebym mogła się tym, co już wiem, podzielić. Do usłyszenia. Dzięki, cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka oraz dziękuję Marce Mini za objęcie nad nim patronatu w ramach kampanii Mini pełne dobrej energii. Jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. W każdy pierwszy dzień miesiąca mam dla Was solówkę z inspiracjami i niezmiennie odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie i możemy sobie tam rozmawiać. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie. My słyszymy się już niebawem. Cześć!